Priwiec, stalkerzy. Ruszamy dalej w Azatemie po długiej przerwie, jak zwykle. Po prostu ja nie mam jakoś ostatnio coraz mniejszą wenę mam do nagrywania. Czasu mam jakoś więcej, ale po prostu, no szczerze, jakoś tak straciłem trochę ten zapał. Chociaż może, bo najgorsze jest jak mówię, ja mam na przykład zrenderowane, teraz miałem chyba z dwa odcinki zrenderowane, ale wrzucenie go po prostu odbiera mi w pewien sposób możliwość korzystania z komputera, bo na multiplayerze sobie nie pogram. Jeszcze ta pijawka. Na multiplayerze sobie nie pogram, no bo... Co? Neta nie mam. No teraz może niedługo zmieni mi się umowa, nie wiem jak to tam wyjdzie. Bo próbuję tam renegocjować ją. Podniosą mi ciupkę wysyłanie, no to chociaż lepsze ciupkę niż wcale, prawda? No teraz wysyłanie filmu, który trwa godzinę, zajmuje mi 3 do 4. No to jest dramat. Dobra, mamy schodzić do X18, się boję, że tam po prostu będę dar morda jak mała dziewczynka. Znając warunki panujące na Agropromie. Dlatego od razu zawczasu poczekajcie przy ciszę. Żeby zaraz potem pełnych gaci nie wynosić. Czy kałach jest przeładowany? Tak, kałach jest przeładowany. Może jeszcze zapiszę. Bo nie wiadomo, co się może stać. Może się gra wywalić. Nie wiadomo. Słyszycie? Jakieś małe gówno człapie. Znowu jebnie jakimś jumpscarem albo coś i będę po prostu musiał się lecieć z zawału. Także jeżeli po jakimś jumpscarze stracicie ze mną kontakt, zadzwońcie na pogotowie. Halo? Człap, człap, motherfucker! O, co to jest? Halo? Yo, pierdziele! Who's next? Challenge me! Give me more! No, to chyba wszyscy. Cała wesoła kompania doktora Dziwadełko. Aaaa. Dobra, obawiałem się większej ilości po prostu niespodzianek. To tylko ten odgłos oddzielania. Zbierania zwłok, takie mlasnęło i tak myślisz, Jezu, co to teraz idzie? Jakiś glut? Tak jak ta chimera miała zmienione odgłosy. No powiem wam, że no jak to pierwszy raz usłyszałem, to miałem ochotę znieść jajko. Dobra. Znaleźć kod dostępu do niższego poziomu. O! Dobra, to podzielili, to teraz jakoś tak to rozdzielili. Zupa pomidorowa z rosołu. Chyba będzie latało takie wolelele. Albo nie ma tego wolelele? Tu w ogóle nie ma nic ciekawego. Tutaj w tej sali ktoś leży? To mogą leżeć jakieś zwłoki. Nie wykluczam tego. Chociaż nie, no nic nie ma. Skrzyń nie chce mi się wam, powiem szczerze, przeszukiwać już. Bo i tak mamy, że tak powiem, budżet jakiś. W sumie nie jakiś, bo kilkadziesiąt tysięcy to nie jakiś budżet.
tych szafkach może być coś ciekawego, to je przyjrzymy. Seryjny otwieracz szafek. Ciemno jakoś tutaj. Tarka jest jakaś badziewna. Pusto. Dziura w ścianie. Co za tą dziurą jeszcze zobaczymy, bo tu jest chyba ślepy korytarz, nie? Z tego co pamiętam. Dziur wysoka radiacja. Może być... nie, tu nic nie ma. Dobra, to idziemy tam. Ciekawa anomalia, nie? Wygląda jak na grawitacyjną, ale jakiś taki inny trochę podrodzaj. Jeżeli tu... A się napaliłem? Coś, co mi daje odporność na ogień. 10%. 10%. Kryształ, poproszę więcej. 5%. Lepsze 10% niż nic, prawda? Podłoga to lawa, bawimy się. Uczony powinien leżeć, nie? Jest jeden problem, ja go tu nie widzę. Też nic nie widzę. W ogóle... Nie gadajcie, już w wentylacją będę musiał chodzić. Spodziewałem się wszystkiego, ale chyba nie tego. W skrzynkach ma być? Czy gdzie? Bo papierów raczej nie mam, no nie mam żadnych. Chyba, że jeszcze gdzieś nie byłem. Niestety ja cierpię na coś, co można nazwać śmiało demencją starczą albo amnezją. Bo za każdym razem, jak przychodzę do laboratorium, to nie pamiętam, gdzie co było. Nie no dobra, tutaj mnie gra prowadzi, nie? Niby na tym poziomie, gdzieś tu. Spróbujmy jeszcze raz, to muszę przeskoczyć jakoś tak w bok. Bo zobaczcie, ta gra mnie prowadzi w ten sposób, że tu, nie? Już pootwierane przeze mnie. Patrz, może wentylacją? Zobaczcie, tu i jakby tam gdzieś to jest, nie? W pobliżu. Jakby gdzieś tu niedaleko, nie? Typu gdzieś tutaj szafka albo... A, tu w szafce jest. Dobra. Następny. A, prawie. Muszę na skos przejść. Ale przeżyłem i mam papier. 1486. Zawczasu przyciszę słuchawki. 1486. Zaczyna się.
Już się skończyło. Jeden, cztery, osiem, sześć. Jeden, cztery, osiem, sześć. Dobra, tu nie mają czym we mnie strzelać. Zamknę od razu drzwi za sobą. No jak podniosą te gówna... Ja nie mogę. Tu nie mają ewidentnie czym we mnie strzelać. Dzięki czemu jeszcze mogę przeżyć. Tu są dwa przynajmniej. Jeszcze. Panie, ile tu tego jest? Za każdym razem uczę się tego laboratorium na nowo. I to mnie zaczyna powoli denerwować. Widmo beczka, widzieliście to? Powoli zaczyna mi się, po prostu mnie to zaczyna obawiać, nie? Bo już coraz mniej pamiętam. Coraz mniej pamiętam, w tym sensie, że... bo jak nie pamiętam, to się bardziej boję, nie? Może bardziej boję, ale coś może mnie zaskoczyć i to dość solidnie. Dobra, to już w takim razie chyba wszystkie portery. Znaleźć kod dostępu do laboratorium naukowego. No, tu będzie koleżka niby gigant. Czy nie? Czy jakaś nowość? Dla mnie. Zdecydowana nowość. Zabiorę te części z mutków, to przynajmniej się przydadzą. Odkupi się zużytą na ten. Chciałem ogon, bo być może do takich zadania się przyda. Dobra, zmieniamy amunicję. I idziemy dalej. Nic nie ma, pewnie tam. Najbardziej to się bawię pijawek, bo to gówno jak wyskoczy z nienacka, to potrafi człowieka przyprawić o palpitację. W lodówce się zamknę. Nie mogę. Dobra, wódka na odwagę widzę. W sumie nic więcej. No, 7, 4, 2, 3. 7, 4, 2, 3. Coś się zbagowało, bo teraz jakby ja mam te dokumenty, wyrzuć. 7, 4, 2, 3. Jestem znacznikiem! Czy tu jest? Nie, tu nic nie ma. 7, 4, 2, 3. Gdzie ja polazłem? Ej, no halo, halo. W jakiegoś lupa trafiłem? Widzę najwyraźniej. Czemu ja noszę ten? Muszę się przestawić. Ale ja no parzą kółeczka, wiecie co? Tu jest safe, a w safe coś może być. Oczywiście jest. Jedno wielkie nic. No, jak ja to uwielbiam, kiedy wiesz gdzie jest schowek, liczysz, że coś znajdziesz. A to gówno. Jak szczerze, gówno. Raz, dwa, trzy. Jeszcze trochę podsunę sobie mikrofon. 7, 4, 2, 3. Tu
na czwapie. Małe klocki, to już ja się tutaj nastrachałem, już... Kontroler... Umarłem. Właśnie w tej chwili umarłem. No, bez tej muszli bym nie przeżył. O Jezu, ty kroisz tego burera, a tu ci wychodzi kontroler. Skarb kon... zdobyty był blask księżyca? Że tak mózg BH wyjąłem? Fajnie! Na jakiś zepsuty model plecaka i w tym plecaku też nic nie ma. Patrzcie, takie szafki nie widzieliście. Drzwi zamykają się w drugą stronę. Ha! Nie no, komputery pierwsza klasa, IBM normalnie. Coś się mi tu pojawiło. Grupa 1 i 2 proverit pierwszy etaż. Grupa 3 główny zał. 4 i 5 drugi etaż. Dobra, jakieś najemnicy czy inne dziadostwo. To teraz randewu trzeba zacząć. Ale mną miota kałachem jak szatanem. No i nie przedało, nie przeładował skubaniec. Dwa trupy, a było trzech. Zabieramy PDA. Można drogo sprzedać. No chleb zjem. Akurat chleb zjem, bo kondycja słaba. Dobra, co ja się tam tym jednym przejmuję? Jak tu został, to jego sprawa. Gnój jeden. No w sumie ja nie mam się co dziwić, dlaczego tak padam. Bo jednak posiadam samą podstawową kurtkę. Aczkolwiek ten pan też bardzo chamsko wyskakuje. Halo, halo. Państwo się pomyliły kierunki. Ja nie... Ja... Człowiek posadzka, nie? To kamuflaż taktyczny. Wszyscy myślą, że wyglądam jak glazura. Ale tak naprawdę przygrywka. Przykrywka czy przygrywka? A przykrywka. Widzieliście go? Czy ty ma? Wyskoczył za ścianę, przez podłogę nawet. Takiego poziomu zdolności to nie zna. O, widzicie, wczytam i się od razu psują oni. Nie wiem, o co im chodzi. No to już wina pewnie AI Stalkera. Nic z tym nie zrobimy. Dobra, wychodzimy.
Chyba, że tu zaraz cała masa najemników będzie, bo tak też może być. Załadujesz się? Czy się nie załadujesz? No. Ten celownik mnie doprowadza do szału. Tam ma kropeczka, chyba że coś jest zepsułem w celownikach. Coś może być prawdopodobne. Dobra, możemy oddać dokumenty nauczonemu. Uczonemu. Tak. Umarłem. Tak, umarłem. Myślałem, że wezmę energetyka. Będę mógł podejść. A dobra. Nie zabiła mnie jednak. Dobra, ale w części ciała pijawki zbiorę. Ciekawa liczba, bo dziki są powszednie. Ale te pijawki tutaj to się pojawiają dość rzadko, a czy mięso, czy jakieś fundusze zawsze się przydadzą. Już tak patrzę, znowu muszę zaprowadzić porządek w ekwipunku. Sporo się tego nazbierało. Może zawitam do barmana. Odsprzedam mu to i owo. Oczywiście za jakąś rozsądną cenę. Nie, no, ręce burera zostawię. Co to jest ręka kontrolera? To ręka snorka. Burę burera. Dobra, się muszę trochę pozbyć. Chyba najwięcej dają mi w bazie powinności. Albo nie, u stalkerów dają mi najwięcej, dobra. Zrobię na nich najwięcej zadań i jakoś tak od początku tam najwięcej dają. Halo, halo, przecież szafkę mogę otworzyć? Nie. Mam dokumentację z X18! A jak ci się podobał spacerek po laboratorium? Był pełen wrażeń, ale mów mi o artefakcie. Ależ niecierpliwy, zaraz to znajdę. A ten artefakt można zdobyć za pomocą czterech artefaktów. Białego kamienia, orzecha, żywotnej komórki i widmo. Z żywotną komórką problemu nie będzie, znam człowieka, który ci z nią pomoże, a pozostałe musimy znaleźć. Dlatego potrzebuję trochę czasu, aby się dokładnie z dokumentem zapoznać, a ty odpoczynku potrzebujesz. Także idź odpocząć, ale daleko nie odchodź, abym mógł cię powiadomić. Okej. Okay. To idziemy się przekimać. Ewentualnie do handlarza teraz zajdę. Mózg kontrolera. Nie, za tanio tu przyjmują, nie? Za mózg to powinna być masa pieniędzy. Z takiej kulebiak? No nie, no przyjmują w miarę sensownie, ale sprzedam to, bo tego nawet tego P90 nie używam. Te detektory. Z PDA. Egzoszkielet wolności byłby dla mnie przydatny. Bo on chyba ma wbudowane. Kibury raz są tanie. Wbudowane dwa sloty już na artefakty. Ale to i tak, nawet jak sprzedam, to i tak potrzebuję kasy na ulepszenia, której nie będę na razie posiadał pewnie. Zaraz, czy barman może przyjmuje jeszcze naszywki? Bo wtedy wiecie, kolejnych kilogramów bym się pozbył z pleców, nie? U barmana lepsze ceny za takie duperele dostaję. Kolejne 3000. Udało ci zdobyć osiągnięcie bogaty klient. Czy podstawowe osiągnięcia są? Co ponad 90, ponad 100 tysięcy miałem. Już chyba achievement jest dla 90 tysięcy. Dla
9 dnia następnego, myślę. Wykorzystam chwilę, się napiłem. Na tak o suchym pysku to się ciężko gada. Kurczę, ten nasz stalker tu żre i to dość sporo. Puszka tuszonki, ten cały pęto kiełbasy i to na śniadanie, nie? Obiad u niego chyba wygląda tak, że on przychodzi do McDonalda i poproszę 20 zestawów. No to co o tych artefaktach wiadomo? Pomyślałem, najprawdopodobniej widmo będzie w martwych bajorach, trzeba dokonać pomiarów w tym miejscu. Mam tu dwóch ludzi, ale wątpię, żeby oni potrafili to zrobić. Ty pomożesz im jak potrafisz, po tym jak pomiary się powiodą, jego wydobycie biorę na siebie, a ty w tym czasie gnaj do handlarza powinności w ich bazie na Agropromie. Wiem, że kupił biały kamień od jakiegoś stalkera. Dobra, będzie chciał potem od nas. No, mamy dwa zadania na martwych bajorach, tutaj. A tam się dostaniemy. A to na kordon wyskoczymy, nie? No. Potem dopiero. Biały kamień. I żywotną komórką mówi, że nie będzie problemu. Dobra, lecimy na razie z pomiarami. Załatwimy kwestię pomiarów i będziemy myśleć, co dalej. No, wydusz to z siebie. Na razie bez strzelby się muszę obejść, bo niestety nie kupiłem śrutu, a nie chcę mi się wracać. Poszedłem, ale myślę, że nie będzie potrzeby jakiegoś strzelania. Teżek wojskowych mam sporo, tych pierwszej pomocy też. Że z zapasami stoimy dobrze, nawet kilka konserw. Gdzie ja znalazłem? Nie, dobrze znalazłem. Może coś, już widzę, jeszcze coś trafię po drodze. Tu niby jakieś pomiary. Te łebki stoją. Tym niższym? Tak. Macie przeprowadzić pomiar? Tak, a ty jesteś w tym pojedynku, co poszedł do 18. Myślałem, że będziesz poważnie wyglądał. Pomiary będzie robił Dimka, my będziemy go osłaniać. Pomiary przyciągną mutanty, ale miejmy nadzieję, że niezbyt groźne. No, panie Dimka? Do roboty. Mam nadzieję, że nic dużego na łeb nam nie ściągnę. Dobra, on zaczyna, my bronimy. Na razie słyszę tylko wrony, pruki, czy co tam kracze. Тихо! Еще немного подождем. Добра, давай, давай, Димка. Чуть ты скончишь, будет меньше мутантов. Tam gdzieś mięsacze się pojawiły, ale chyba uciekły. Tu
Tfu, tfu, odpukać w niemalowane. Na razie nie ma jakiegoś dramatu. Niech on pruje, ja będę oszczędzał amunicję. Ale daje ochronę psioniczną. To skóra z czego? Z burera? Nie. Dobra. To nie ma problemu. Powodzenia dla was. Czy będzie jakaś cutscenka, czy tylko oni po prostu uciekną? Kogoś zniknęli. Okej. Okay. To my ruszamy dalej. Hej Artyom, dowiedziałem się tu czegoś na artefakcie, tak, bo to gdzieś na magazynach znajduje się obóz bandytów. U nich powinien być ten artefakt, podobno w ciągu paru dni chcą dokonać transakcji, także znajdź sposób jak dostać się na magazyny i powstrzymać ich. Spróbuj dowiedzieć się czegoś o przejściu przewodnika na bazie pomniejszości. Z Grigori, to jest nasz medyk, tak? To co tu? Kolejne wezmę wiedzieć się o przejściu na magazyny. To mamy wykup i od handlarza. Wszystko teraz na Agroprom ruszamy. Okej, droga chyba nie będzie długa. No mam taką nadzieję. Tu jesteśmy na kordonie, no zaraz Agroprom w sumie. Zawitam jeszcze do wioski. A zatem podobno krótkie modziwo, nie jakieś mega długie, ale i proste. Ale gra mi się przyjemnie, wolę takie proste. I tak nawiążę jeszcze do SG Ma trójki, bo mi się zdaje, że on jakoś na początku roku miał wyjść i tego nie widać i nie widać. Zaraz czerwiec, już pół roku prawie za nami. Boże, a się zdaje niedawno Sylwester. I ten czas leci. Nie widać i nie widać. Tego SG Ma. Trochę już mnie to zaczyna niepokoić. Na przekór śmierci tak na razie też nic nie wiadomo. Coś tam, jakiś screen od czasu do czasu się pokażą, że nie żebym jakoś to specjalnie śledził. Bo wiecie, każdy zajmuje się tym, co... na co ma w tej chwili ochotę i jakoś mi tak po prostu... No nie mam ochoty czasu poświęcać na poszukiwania tego, bo i tak na razie wiem, że nic nie wiadomo, nawet jak wyjdzie, to i tak nic mi to nie da, bo tłumaczy, muszą przetłumaczyć, bo z rosyjskiego to jest nam noga tyle, co z mówionego jeszcze coś zrozumiem, to z pisanego już niekoniecznie. Z kontrolera jakiś śmiesznie tani. Ja te papiery zostawię, bo nie wiem, jeszcze mogą się przydać. Tą amunicję wywalamy. Siema, siema. Narzędzi dla niego nie mam. Z tą wodą mnie zastanawia, co tu się stało. Dlaczego ja dalej nie rozwiązałem tej zagadki? Już wszystkich już tu popytałem. Zawitam jeszcze na drugą stronę. Ten mnie korci ten handlarz, nie? Co jest? Co tutaj chyba? To jest ten handlarz, ale z nimi możemy porozmawiać. Znaczy nie ma żadnej dla nas żadnej oferty.
Ten tutaj nie ma dla nas nic do gadania, dzik tak samo. Dobra, to wpadnę, kupię jeszcze śród. I ruszamy dalej. Ze szkieleta, co to jest za kombinezon? Pancerz Sturm. Ale ma odporności na anomalie, nie? Większy niż egzoszkielet. Egzoszkielet to wciul fizycznie. Jest zablokowany. Zobaczcie. Czy odporność uderzenia i pancerz ma o wiele większy. Ale zobaczmy z tym pancerzem Szturm. Może się skuszę na niego. To też jest ciężki pancerz. Zobaczmy. Daje no odporność na radiację chemiczna. I od razu dwa wbudowane sloty na artefakty. Może tak szybko się nie psuje. Zmniejszenie wagi, możemy dać mu wytrzymałość. Ulepszenia takie same jak w egzoszkielecie. No zobaczmy jeszcze egzoszkielet. Mamy teraz chwilę, to sprawdzimy, co bardziej warto. Bo tak to nie potrzebuje serwomotorów do tego, nie? A jak ze szkielecie muszę od razu serwomotory doładować, dobra. Zrobimy taki myk, testowy oczywiście. Ze szkielet. No biegać w nim nie mogę. Tak, jak ze szkielet ma inne upgrade'y. Tu wizor ma jeden slot w rozbudowaniu do tylu. Ej, wiecie co? Tamten kombinezon jest zdecydowanie lepszy. No bo zapewnia większą ochronę, lepszą ochronę, nie? Żeby było śmiesznie. Jest nie dość, że tańszy, to jeszcze myślę, że... No, ulepszeń nie ma aż takiego potencjału do ulepszeń. Nie wiem, czy on daje czy on ma noktowizor? Aha, nie ma noktowizora, taki minus. Bez noktowizora da się żyć. Teraz, nie no, tam upgrade trwałość i w ogóle odporność. W ogóle jakoś zapewnia pancerz? Pancerz w tej grze jest? Ej, no zobaczcie, pancerza nie zapewnia, nie? Żeby było śmiesznie. Ulepszanie nic nie daje, zobaczcie. Nie? O ciur chodzi? Dobra, na razie jeszcze pozbieramy kasę. Jednak zainwestujemy chyba w egzosz. Nie wiem, jeszcze no i tak nie mamy pieniędzy, żeby go do końca ulepszyć. Na razie przesiadać mi się nie opłaca. Teraz mnie korci, żeby ulepszyć, wiecie? Dobra, ulepszę tą strzelbę już do końca. Odrzut mniejszy, większa celność. Powinna tak kopać. Słucham. I śród miałem kupić. Nie, więc z tym egzoszkieletem to jeszcze się zastanowię. To bulldog? Nioch. Gdzie to jest amunicja? Śrutowe ja chcę. Cóż, szkielet wolności będzie najlepszy, chyba że zobaczymy, później sprawdzimy ten pancerz. Jeżeli naprawdę nie dociułam na ten egzoszkielet, bo tak też się może zdarzyć, to kupię tam ten pancerz i wtedy zobaczymy. Coś tu mamy? Zaraz muszę mam.
Bo tam się daje wyższą ochronę w każdej kategorii, nie? Ale jak ulepszą, na przykład nie ma w ogóle pancerza, to jest zabagowane. Bo założyłem to mniejszy pancerz niż na kurtce miałem. Także nie wiem o co chodzi. To się baguje po prostu wyświetlanie. Zobaczcie, tak strzelam palcami, ale muszę trochę je rozluźnić. Teraz tutaj mgła? Pozdrowienia. Przenieśli z towarem stamtąd? Dobra, kierować się na strzałeczkę i się nie zgubię. Chciałbym kiedyś zobaczyć w Stalkerze coś z elementów RPG. W stylu na przykład umiejętności pozyskiwania artefaktów, czy strzelania. Wiem, że są takie oddzielne modyfikacje, ale żeby to było skomplikowane w jedną wię... Skomplikowane, skompilowane w jedną większą. Co nowego? Panie, handlarz. Wcześniej można było dostać się na magazyny przez wysypisko, ale w związku z tym, co to się tam wyprawia, dla wielu to przejście jest zamknięte. Niedawno odkryłem pewną ścieżynę, więc jak nie będziesz rozpowiadał, mogę znać położenie. Mogę wskazać położenie. Pokaż przejście współrzędne. Już masz współrzędne przejścia, jest na północny agroprom. Jak tylko na posterunek trafisz, za mocno się nie hojrakuj. Wojskowi na żartach się nie znają, ale jest potrzebna im pomoc, więc miej to na względzie. Słyszałem też, że na magazynach rozbił się śmigłowiec. Znajdują się mapy. Okej, dobra, mamy przejście. Teraz tu jeszcze do tego handlarza tutaj. Być może uda się od niego towar wykupić. Masz biały kamień. Przypadkowo mam, a że ja pracy nie zlecam, przyjdzie za niego zapłacić, skoro ci tak potrzebne. Ile ty chcesz? 6 kawałków biorę. 6 tysięcy tylko? A jakie ma właściwości może? Ktoś wie? Jezusie Nazareński! Teraz my mogę po prostu pływać w tej chwili w reaktorze, nie? Zorąbiste te reaktory. Artefakty są. Powiem, no, głowę można dla nich stracić. Ciekawe, ile tak idzie do swojej zwarte, ale ciekawe. Czy mogę tak z ciekawości, czy można selekcję tych artefaktów przeprowadzać? Nie chciałem tego. Nie, selekcji tych artefaktów. Chociaż? Nie przeprowadzę, bo nie ma jak. Po prostu nie ma możliwości. Chyba, że może jakaś lepsza wersja z tego urządzenia, w co wątpię. Przecież zawsze mnie denerwuje w Stalkerze to masa biegania. Przybiegłeś tu, to teraz biegnij tam. I więcej z tego biegania niż strzelania i samej zabawy w sobie. Że coś tutaj, halo, halo. Nie, nawet żadnych artefaktów nie mam.
Jedynym moim sukcesem chyba było tak z modów, to ukończenie, nie pamiętam, OGS-a czy złotego kufra na 100%. Chyba tego i tego, wiecie? Nawet się czegoś o bandytach. Czekaj, Stalkerze, jesteś na terenie magazynów wojskowych, nie rób żadnych głupstw i mów, co tu robisz. Przyszedłem tu, aby znaleźć bazę bandytów i zabrać im coś. Powiedział mi mój przewodnik, że wam pomoc jest potrzebna, my może pomożemy sobie nawzajem i obejdzie się bez niepotrzebnych ofiar. Cóż, może i pomożemy sobie nawzajem. Dobra, idź za mną, zabiorę cię do dowódcy. Dobra, prowadź. No i? Słucham. A żeś mnie daleko zaprowadził. Znajduje się obóz bandytów, muszę coś zabrać. W tych okolicach są dwa główne obozy. Jeden obóz znajduje się na południowym hutorze, drugi na południowym. Właśnie to miejsce będziemy niedługo atakować, tylko ludzi na nas nie jest tak dużo, jakby się chciało. Każda pomoc jest mile widziana. Słyszałem, że bandyci ukryli tam sporo łupów, zresztą idź lepiej na naszą bazę i porozmawiaj tam z głównym. Powiesz, że też chcesz wziąć udział w szturmie. Gdzie jest baza wojskowych? Jeszcze ten rozwalony helikopter. Północne gospodarstwo, południowe gospodarstwo. Dobra, na razie się może je ominę. Północne gospodarstwo, chyba że zrobię zadanie przed, jakoś się uda. Dobra, chyba nie zauważyli mnie. Zajdę jeszcze od razu pod śmigłowiec. Czy helikopter? Jaka jest z tym różnica, jakby ktoś mi mógł powiedzieć? Bagowany graficznie pies tam biega. Muszla mnie ochroni. Ramapy wojskowe. Teraz biegniemy w dół do bazy. Manierkę z wodą. Łyknę trochę wody, bo muszę się rozpędzić. Wow, dobijamy powoli do godziny. Chyba takie godzinne odcinki wejdą mi w krew, bo to kurczę, no za mało czasu dla mnie. Po prostu usiadam i zaraz się wybijam z rozgrywki jakoś tak. Nie pasuje mi to. Co prawda trudniejsze do uploadowania są, ale takie cięcie na 10-minutowe w połowie, czy na 15, bo takie bardzo szybko się wrzuca. No to dla was będzie frustrujące, prawda? Co chwilę zmieniać, co chwilę włączyć nowy. O Jezu. Jakbym się pojawił, to się wystraszyłem. Co tu u wojskowych na bazie? Ja w sumie wszyscy. Mechanik, handlarz i tak dalej. Zobaczymy zaraz. Że z nimi będzie mi się opłacało pohandlować. Może jakieś zadania będą dla mnie mieć? Mieli. Czego? No i czego chcesz? A żeś jest tu handlarzem? Tutaj hełmy, tłumiki, śruty. Śruty to ja się dzisiaj nie pogardzę śrutą. Śrutą, no rzeczywiście śrutą nie pogardzę. Śrutem nie pogardzę. Macie atakować południowy hutor. Zabiorę sobie tylko artefakt za pomoc. Możesz zabrać co tam znajdziesz. Atakować hutor będą dwa oddziały. Jeżeli będzie wychodzić przez główne wejście i ściągał główną masę na siebie. Potem na tyły wejdzie jeszcze jeden oddział. Atakować, atak to nie dla mnie. Wolę atakować. Wbijemy, wystrzelamy albo rzucimy dwa granaty, bo jak będą swoi, to tam potem nie mogę nawet granatem rzucić. Co? Gdzie ty stoisz? No i? No co za pies zasrany szczeka mi tu. Gotowy. Nie w tę stronę. Mam chyba dwa granaty. Warto byłoby je spożytkować.
Kubany. Mi się zdaje, celuje... No co tam szczeka tak? Mi się zdaje, celuje w głowę, ale nie zawsze jakoś trafię. Co tu tam się tak roz... Co to tak się rozstrzelało przy ścianę? Widzieliście to? Ściany mnie skanują prawie jakbym grał. Czuję się jakbym grał w CS-a. Chyba jakiś solidny granat poleciał. Patrzę, że akcja praktycznie się zakończyła. Szybko oczyszczamy zwłoki. Przyjdą nasi kompani. O, tu jeszcze ich. Crash. Standard. Zawsze jak już tak ładnie szło, to się musiało zwalić. Privet Stalkerzy. Odniosłem ten artefakt dla medyka. On kazał zająć mi się... Znaczy odniosłem ten artefakt, który znalazłem tam w tej... Na tej farmie z bandytami. Tam trzeba jednego przeszukać, tam jest klucz. Jak już znajdziecie ten klucz, skrzynka się sama, nawet chyba od początku skrzynka jest sama oznaczona. Zabieracie ten artefakt, odnosicie do medyka i w tej chwili tutaj już mam... Zostało u niego drugie zadanie, ostatnia usługa, spotkać się z zleceniobiorcą. I tu mamy zabić najemników... zabić najemników, żeby odebrać towar dla medyka. Tylko właśnie jest tu taki problem, trzeba naprawdę dobrze wskoczyć. Bo inaczej zabijają nas, zabijają po prostu w sekundę, nie? No samemu mi się ostatnio udało to zrobić. Tylko że trzeba naprawdę pierwszy zmienić amunicję. I zeskakujemy stąd za tą skałę. Tu się respi. Tu zostaje ten jeden przypakowany. Z FN 9000 czy z tym takim głównym futurystycznym. No dobra, i to już wszyscy. No ten w egzoszkielecie jest najgorszy. Tu coś jeszcze ma fajnego. No oprócz tej broni to nic. Jeszcze sam za nią nie przepadam, nie? Żeby nie było. To jest karabin. TKK, ale tak nie do końca, nie? A, i znalazłem też ten karabin, inną wersję AK. Znaczy to nie AK, a AK, ale oparte na budowie AK. On cechuje się większą szybkostrzelnością i obrażeniami. No i szybciej się przeładowywuje. Przeładowuje czy przeładowywuje? Przeładować, przeładowywać. Przeładowywuje. Chyba tak. Słucham cię. Mam przeczucie, że zbliżamy się powoli do końca moda. Aha. Super. To pierwsza myśl, barman. Bo barman wie wszystko, co się dzieje. Co się stało z medykiem? Widziałem kątem oka, jak szedł ku stacji benzynowej. Od razu zapiszę. Albo twardo zapiszę. 7. Już końcówka moda pewnie to ten. To warto zapisać, bo może coś będzie trzeba jeszcze zrobić. Albo coś się spierwandoli. A co ty tu robisz? Przecież nie powinieneś być na wymianie. Jakoś jednak jestem spotkany twoi kolesi, nie byli zbyt mili.
To tak, nie doceniłem, trzeba było z tobą skończyć jeszcze w X18. Więc tajemnicy w laboratorium to twoja sprawka. To może oświecisz mnie, co tu się dzieje. Może i byśmy mogli, ale mnie ten artefakt też potrzebny, co za zbieg okoliczności, prawda, jeszcze podczas twojej wyprawy do laboratorium zrozumiałem, że nie odpuścisz, zrobisz wszystko, aby go pozyskać. A mnie on jest jeszcze bardziej potrzebny niż tobie. Wygląda na to, że wykorzystujesz sytuację, nie boisz się, że po tym wszystkim, na co mnie naraziłeś, umrzesz tu? Co jak co, ale walczyć z tobą nie zamierzam, to prawda, nie zrozumie mnie źle. Mój przyjaciel dostał się pod emisję i cudem przeżył, ale za niedługo będzie włóczącym się zombie. A przy pomocy tego artefaktu mogę mu pomóc. Wiem, że z jego pomocą możesz... chcesz pomóc swojej siostrze, ale wierz mi, tylko pogorszysz sprawę. Teraz mamy do wyboru. Dajemy albo atakujemy. Robimy dwa zakończenia. No bo gówno, a nie dwa zakończenia. Skubaniec. A jakbym go od razu zastrzelił? Ale to się zesra zaraz, może zadanie. Aha, ochrona na wszystko praktycznie. Ale zmniejsza regenerację zdrowia, coś się tak obawiam, że to... że ten artefakt jednak pogorszy sprawę. Wykonamy dwa do zakończenia. Ja to podzielę. Kurczę, i teraz naginać. O Jezu, jak mi się nie chce. Zabroń, wał. Oj, oj, oj. Dobra, no. Ciekaw jestem tych dwóch zakończeń. A, mam cały plecak energetyków, co tam dobiegniemy prędzej czy później. Było, czy on tak tylko wzdychnął. Chyba mogę powiedzieć oficjalnie, że to jest zakończenie, bo już mamy ten artefakt, nie? To zostanie nam obejrzeć chyba scenkę przerywnikową i tyle. Tego zadania na trucicieli wody nie zrobiłem w końcu. Chyba go nie zrobię. Kiedyś się pytałem, do czego jest ta dziura na nożu. Ktoś mądry mi powiedział, nie wiem, czy to, nie, naprawdę nie powiem, bo nie chcę skłamać, ale razem na pokrowcu do noża, na pochwie, jest właśnie wypustka w podobnym kształcie i po złożeniu noża z pokrowcem otrzymujemy coś w stylu takich nożyczek. Tyle, że to wiecie, pokrowiec jest zwykle plastikowy jakiś, po jakimś czasie po prostu się tępi albo się niszczy. No i tu już te pseudonożyczki nie zdają sprawy, no aczkolwiek taki gadżet, nie? Tak jak kupujesz jakiś ten wielofunkcyjny szmerca i tak używasz jednej funkcji. Coś w podobie z tym. Siemano. Gdzie ten nasz przyjaciel? Jeszcze raz chcę podziękować za pomoc. Dostanę się tutaj, ale ja już muszę wracać na wielką ziemię. Nie odprowadzisz mnie? Jeśli tak zdecydowałeś, na pewno znalazło się to, czego szukałeś.
Tak, udało mi się znaleźć. Skoro tak, to oczywiście, że pomogę. No to dziękuję. Dziękuję, bywaj. A i z tym handlarzem musimy pogadać. Nas to prowadzi, odprowadzi. Przysłał mnie Saszka, powiedział, że możesz mi pomóc opuścić strefę. Niepotrzebnie, bo zaraz opóźnię się ze mną polowań na mutanty, będzie uciekał. Poluję innym razem. Jestem gotowy odejść. Wychodzimy. No i tak zakończyła się moja podróż. Stalker pomógł mi wydostać się z zony, a później udałem się do siostry. Pomogłem jednemu stalkerowi na kordonie i teraz on, z dobrym ekwipunkiem w niedużej kompanii, udał się na podbój zony. Tchórz i Królik z powodu braku pieniędzy zajęli się grabieżą, zabijając niedoświadczonych stalkerów i oszukując wszystkich w okolicy. Ale nie trwało to długo i pewnego dnia szczęście się od nich odwróciło. Obaj stalkerzy zostali zabici. Kurz i Królik, nie pamiętam ich, to pewnie zadanie z tym... z truciem wody. Anomalia w tunelu, nieznane mutanty, brak emisji, wszystko to zostało zagadką. Jedni twierdzą, że jest to sprawka zony, a inni udowadniają istnienie nieznanych. Nieznanych w domyśle jakichś tajnych ludzi. Każdego dnia żałuję, że udałem się do zony, że nie oddałem artefaktu, że wpadłem na ten pomysł. Artefakt nie pomógł mojej siostrze, co więcej, ona umierała w mękach. Krzyczała, a ja nic nie mogłem zrobić, mogłem tylko patrzeć i nic więcej. Przecież Grigory już wkrótce się dowiedziałem, coś tam, też chyba zamienił się w zombie. Wczytujemy i sprawdzamy drugie zakończenie. Dajemy mu ochruch. Biegniemy z powrotem. Tak, rozważam jeszcze jednak podjęcie z próby zrobienia tego zadania. Zwrócicieli. Ale naprawdę nie mam zielonego pojęcia, gdzie oni mogą być. Słucham. No to jesteśmy na miejscu. Tak, teraz zobaczę, Wania. Siema, szef jest tam. Pogadaj z nim, gadaj z szefem, jak czegoś ci trzeba. Słucham. Jakiś tchórz, Wania, czy kto to tam był? Tutaj kaban. Siema. Ilia i Dym. Siema. Z pytaniami Dym nie mogę pogadać. Ryszko, Cezar. Jeszcze sprawdzę, może zobaczymy, może się to później ogarnę to zadanie, jak będę miał chęci. Prowadzisz, dobra, już się wynosimy stąd. Siemano. No i tak zakończyła się moja podróż. Stalker pomógł mi wydostać się z zony, a później udałem się do siostry. No to teraz mamy to samo, co wcześniej. Być może czas spędzony w zonie był stratą czasu. Jednak niczego nie żałuję. Moja siostra żyje i po raz kolejny ryzykował nie będę. Pomogłem też Grigorowi, jak się dowiedziałem, on i jego przyjaciel zostali stalkerami i
wędrowali poza nie, ale niedługo. Już nie doczytałem co. No i tyle. Zakończyliśmy AZM. W mojej ocenie, no, mógłby być dłuższy, bo fajnie zaadaptowane to wszystko z mizery. Przygotuję jakąś jeszcze recenzję, jak będę miał trochę czasu. To tak na szybko teraz. Fajnie się grało, bo to tak zaadaptowane trochę z mizery, coś nowego. Dość proste zadania, dobry dla początkujących, dla tych, którzy za bardzo nie ogarniają gry. Chociaż były takie momenty, gdzie naprawdę trzeba było chwilę się skupić. System selekcji artefaktów mi się strasznie podobał, bo to było takie dość... nie było tak, że trzeba miliardy zbierać, żeby te artefakty ulepszyć, tylko w miarę przystępne, no chociaż zbyt bardzo przygięte, bo jak widzieliście, miałem tą muszę, mogę biegać w nieskończoność praktycznie. I anomalie elektryczne to ładowały mi tylko telefon komórkowy. No i tyle. Tak, wstępna ocena 7 na 10. Zobaczymy, jak po podsumowaniu bardziej się zagłębię, bo wiecie, tak od czapy. Ja mam te kategorie rozpisane sobie. Jej, dobra, koniec tego pierdzielenia. Ja dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć i czołem.